Dzisiaj omówimy książkę, która omawia znane wydarzenie, ale z nieznanej strony. Jest to dość ważny temat historyczny, który tak naprawdę nie występuje w powszechnej świadomości, pomimo nieodległej perspektywy czasowej. No jest to właściwie historia najnowsza. Powszechnie mówi się, że Solidarność to największy ruch społeczny w historii świata. Ale tak mówi się na świecie, a nie w Polsce. I w Polsce jest to zagadnienie nadal mało znane, co pozostaje takim fenomenem. Już sam początek książki wprowadza taki nastrój działalności, zarówno jawnej działalności, gdzie panie uczestniczące bardzo się bały, ale też wiązało się to z działalnością konspiracyjną, ewentualnie czasem koniecznością ucieczki. I tutaj jak jedna z bohaterek, pani Jadwiga Chmielewska, ale też jest opisywany bohater narzeczony jednej z córek bohaterek, który musiał się chować na klasztorze jasnogórskim. Bardzo charakterystyczną cechą tej książki jest opisywanie osobistych przeżyć. I tutaj mamy właśnie osobiste także odczucia. Pomimo walecznego nastawienia, jak widać w kolejnym cytacie, kobiety były mniej dostrzegane. I to pomimo tego, że nawet występowały takie ogólne stwierdzenia, że wszyscy wiedzieli o tym, że to dzięki kobietom ten strajk się utrzymał, że to one pomogły w tym trzecim dniu, to jednakże nie były dostrzegane. Też kobiety często przeżywały te swoje stresy związane z działalnością konspiracyjną, ale dzięki swoim zdolnościom dawały radę. No i ostatecznie wszyscy dali radę razem wspólnymi siłami, z poparciem społeczeństwa, różnych przedstawicieli różnych zawodów, grup społecznych, jednak udało się osiągnąć zasadniczą poprawę bytu. Jednakże w nowym systemie gospodarczym występowały pewne trudności. No niełatwa adaptacja do rynku, który był konkurencyjny, a tutaj pojawił się nowy gracz po prostu. Nie było też wypracowanych konkretnych rozwiązań, bo nie było doświadczenia w tego typu gospodarce. W niektórych rejonach pogłębiała się bieda, bezrobocie, wraz z wejściem do Unii Europejskiej nasiliła się emigracja. No i to powoduje właśnie problemy demograficzne, które się utrzymują i one mogą w przyszłości odpowiadać za jakieś trudniejsze problemy braku zastępowalności na pewnych stanowiskach, w pewnych grupach, całych grupach zawodowych nawet. Natomiast kobiety z Solidarności, główne bohaterki tej książki, to jeżeli chodzi o ich losy, to dostrzegamy taki wspólny mianownik, trudną adaptację do nowej rzeczywistości i zdecydowana większość z nich albo nie startowała, albo w ogóle nie podejmowała decyzji, czy nawet by o tym nie pomyślała. I generalnie, nawet jeżeli były ewentualne takie sytuacje, była możliwość dla Anny Walentynowicz objęcia stanowiska wysokiego, to nie mogła ona się przemóc i zmienić swojego trybu życia, żeby podołać takiej pracy po prostu. Miała za mało czasu prawdopodobnie, żeby zaadaptować się do tej nowej sytuacji. Ze szczególnych wydarzeń opisanych w książce zwraca uwagę zwłaszcza zdarzenie z 2016 roku z Legnicy, kiedy po przeciwnych stronach barykady politycznej stanął Józef Pinior, polityk, obecnie chyba przebywający w więzieniu za korupcję, a po drugiej stronie Krystyna Sobierajska z Kobiet Solidarności. I tutaj właśnie Józef Pinior prezentował poglądy partii Komitet Obrony Demokracji. Natomiast pani Krystyna Sobierajska absolutnie się nie zgadzała z tymi poglądami. Także widzimy, że nie tyle, że nie był utrzymany jakiś wspólny front
ile po prostu ludzi, każdy poszedł w swoją stronę. Ludzie się rozeszli, o niektórych nawet postaciach opisanych w tej książce. Część osób wymienionych ledwo pamiętała. Nie było łatwe uzyskanie kontaktu z tymi osobami. Tutaj taki dość nietypowy cytat, ale może prawdopodobnie chodzić o to, że część mężczyzn w czasie PRL-u po prostu przyjęła postawę konformistyczną. W tamtych czasach otoczenie zachowywało tak zwaną rewolucyjną czujność, także było niewskazane udzielanie się w sposób, który nie był propagowany, nie był mile widziany. Zatem mężczyźni, no, będąc głową rodziny, wiadomo, nie mogliby podejmować zbyt ryzykownych decyzji. Natomiast pojawiają się cytaty odnośnie neoliberalizmu. Tutaj występuje pewna zbieżność i prawdopodobnie chodzi o wzrost nierówności społecznych. Także pojawia się nawiązanie do tematu banków i tam chodzi prawdopodobnie o kapitalizm centralnie sterowany. Występuje także kontestacja rzeczywistości w taki sposób, że po prostu dotychczasowy mit Polaka i Polki musiałby ulec zmianie. Ewentualnie stoi na przeszkodzie jakimś pozytywnym zmianom. I w ten sposób należałoby to interpretować na ten moment. Tutaj cytat z wywiadu. Wywiady umieszczone także w wersji filmowej, opisującej to, o czym jest ta książka. I w wersji filmowej właśnie widzimy, jak Henryka Krzywonos zbiera plecaki dla dzieci ze szkół, pomaga dyrektorkom szkół. I jest pokazana też solidarność, także słowami akurat tutaj, jako idea takiej wspólnotowości, dzielenia się, generalnie ruch wynikający z potrzeb społecznych. No i w dzisiejszych czasach, kiedy są niejasne wartości, trochę spłycone, no to tutaj jest pokazana właśnie taka postawa społeczna, jednak dzielenia się, pomagania, altruizmu społecznego. Też wiąże się to z udzielaniem się w różnych dziedzinach życia społecznego. Także postawa prospołeczna jest pokazana w takiej formie, aktualnie występuje solidarność międzyludzka. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę zmian posolidarnościowych, to tak jak wcześniej cytaty dotyczące neoliberalizmu, tak też są inne cytaty, zwłaszcza odnośnie stosunku ilościowego kobiet do mężczyzn, a właściwie braku tych kobiet w polityce. Książka jest o tyle ciekawa, że zawiera osobiste spostrzeżenia autorki, naturalistyczne opisy. I tutaj też jest prywatne przemyślenie w formie rozmowy na temat braku bądź nikłej obecności kobiet w polityce. I na pytanie, czy ta rewolucja solidarnościowa odniosła skutek, to rozmówczyni jej odpowiada w taki sposób, w jaki też sposób patrzenia jest pokazany w innych częściach, na przykład w części filmowej. Myślę, że warto przeczytać tę książkę.